Myślę, że takim zawodnikiem numer jeden w polskiej lidze jest Odi Dziofo. Zawodnik, który bardzo kreatywny, bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Zawodnik, który czy na 20 metrze przed bramką przeciwnika, czy na 40 metrze, jest to zawodnik, który może grać i dziesiątkę, i ósemkę. Super gwiazdą jest Radowicz, bo to jest piłkarz, który stanowi o sile Legii, nie od dzisiaj zresztą. I w zależności od tego, w jakiej on jest formie, w takiej formie jest Legia. Dlatego myślę, że to jest piłkarz, na którego grę z przyjemnością się patrzy, bo to nie jest taki piłkarz szablonowy, to nie jest ktoś, kto gra od kreski do kreski, jak mu trener wyznaczy, tylko jest to piłkarz, który potrafił nawet na poziomie Realu Madryt robić naprawdę bardzo ciekawe akcje, w związku z tym przede wszystkim jego bym tutaj chwalił. Podoba mi się z Legii pomocnik Odi Dziofo, ponieważ no, dużo takich ma rozwiązań, takich automatycznych, że można umie, potrafi zagrać dobrą piłkę, uderzyć z daleka i dużo akcji takich ofensywnych, że on może tyle bramek nie strzela, ale tak dodaje napastnikom, że oni to wykorzystują i no, ten styl, jaki tu prezentuje, mi się bardzo podoba. Wadis z pewnością pokazał też wielu piłkarzom Legii, ale też całej lidze, jak wiele jeszcze im brakuje, aby myśleć ewentualnie o podboju Europy, bo przecież on był w Anglii, w Norwich i niekoniecznie dobrze mu poszło. Nie grał przez kilka miesięcy, a potem jak przyjechał do Polski okazał się gwiazdą ligi. Więc jeżeli miałbym wskazać jednego piłkarza, który w tym sezonie wyróżnił się i miał największy wpływ na całą ligę, to byłby właśnie Wadis Odi Dziofo. No w każdym zespole jest jakiś zawodnik, który jak to się mówi, robi różnicę. No dla mnie w tej chwili najlepszym zawodnikiem w lidze, ale to jest oczywiście moje zdanie, jest Odi Dziofo. To jest dla mnie zawodnik, który rzeczywiście jest zawodnikiem. Ja lubię zawodników bardzo kreatywnych, czytających grę, przewidujących, stwarzających sytuacje kolegom, a od czasu do czasu też będący egzekutorem, bo też potrafi strzelić. Dla mnie to jest naprawdę zawodnik, który wyrasta na, że tak powiem, postać numer jeden.